Hej, cześć do was, z tej strony Esko, to jest Dumb Ways to Die 2, a wy oglądacie kieszonkowe granie, tak, dokładnie, Dumb Ways to Die 2, czyli gra, którą polecało mi w sumie dużo osób, i dzisiaj sobie w końcu w nią zagramy, czyż to nie jest po prostu cudowne? Tak, ogólnie chodzi tutaj o to samo, co chodziło w jedynce, czyli żeby robić jakieś głupie zadania wymyślone przez twórców. I mamy teraz do dyspozycji parę miast, gdzie są inne zadania, w każdym mieście jest inne zadanie, czy mieście, na każdej stacji, bo jeździmy tutaj pociągiem jakimś. I zaczniemy sobie powiedzmy od tutaj o, dom. Możemy tutaj wejść? Możemy, jasne, że możemy, tylko najpierw musi tam dojechać. Stay off the track, bla bla bla, nie wiem jak, tak bla bla. Chyba musiałem mu dać telefon, tak mi się wydaje, wiecie? Nieważne, chyba musiałem dać mu telefon, no ale dobra, powiedzmy, że dałem, okej? Okay? Powiedzmy, że dałem, już tam nieważne, że nie dałem, dałem, powiedzmy, okej? Okay? Muzyka jest dokładnie ta sama, co teraz możecie usłyszeć. Dokładnie ta sama muzyka, dokładnie ta sama. Mamy tutaj różne zadania, mamy akurat tutaj 9 zadań, czyż nie? 4, 8, 8 zadań, Jezu, trzeba liczyć, nie umiem. 8 zadań, które musimy wykonać, nie wiem tutaj trzeba robić, trzeba zawiązać zapewne, tak, bardzo ładnie. Normalnie jak musztardą albo czymś tym po hot dogu, nie wiem czy pamiętacie, w pierwszej części było. Nie chcę, nie chcę. Connect. A masz, wybuchnął, dobra jest. To o to właśnie zaliczyło. As stop as fast as you can, come on. Trochę się gratnie, ja zdaję sobie z tego sprawę, że trochę się czeka inaczej to wygląda niż w poprzednich tych, ale... O! Fuck, dałem radę, ej, what the fuck, dobrze szło! Tap to keep safe. Okej, okay, to jest naprawdę fajne. O, i zarobiłem, dobrze. O, oh, fuck. Czy ja tu muszę klikać albo coś? Czy to muszę w odpowiednim momencie wcześniej, potem kliknąć, znaczy się na samym końcu gdzieś. Okej, okay, tego nie zrozumiałem kompletnie, tak naprawdę. Tap to jump, okej, okay, to jest raczej proste, o ile się gra nie tnie, oczywiście. To jest proste. Jeżeli się gra tnie, to proste nie jest, chyba logiczne, prawda? Tak, to jest zdecydowanie to. Dobra, znowu trzeba zawiązać sznurowadło. Zawiązać, bo tu wiecie, zawiązanie takie, wiązanie. To nie wiązanie po pierwsze. Dawaj. So easy. Zaraz zobaczymy inne miasto, zobaczymy, czy nam się uda. Dobrze, zobaczymy, czy nam się uda. Jeżeli nam się nie uda, to będzie smutno. Okej, okay, czekajcie. Proszę cię, naprawdę gro. Dobra, 800 punktów. Dobra, nie ma co. Dobrze nam poszło, jakby nie patrzeć. Ciśniemy teraz tutaj na górę, na przed. Freezerville. Mamy przystanek. Tap the screen 10 times. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Proste. Bardzo proste. Bardzo proste. Bardzo, wow, proste. Dobra, tutaj musimy zrobić skok. To już grałem kiedyś sobie, wcześniej, potem, wcześniej, później. Grałem, to jest najważniejsze. Rub the screen to coś tam. Tak muszę robić, żeby wygrać i czy wygrałem, pięknie, wpadło, no po prostu super. Genialnie zrobiło boom, no jest genialnie, jest dobrze, jest git. Tutaj musimy zamknąć wszystkie okna, przejściutkie. What? Już? Tylko dwa były? Okej, myślałem, że będzie więcej, ale jak widać nie. Tap to, aha, czyli musimy skakać, żeby unikać tych takich gównianych rzeczy na lodzie. Pojawiło mi się nagle, widzieliście, pojawiło mi się tak, pak, i się pojawiło, masakra, dobra, ale dobra jest, udało nam się. To jestem wręcz, żeby troszeczkę, chyba troszeczkę mam... Źle ustawiony ekran na nagrywaniu, ale nic się nie dzieje, dobrze jest, najważniejsze, że jest okej, okay. Że wszystko wygląda, o, to jest akurat fajne, to mi się bardzo podoba, tutaj trzeba unikać tych różnych rzeczy, żeby na niej nie najechać, trzeba obracać telefonem, to jest bardzo fajne, tak, to jest bardzo łatwe i bardzo fajne. A na końcu mamy jacuzzi, patrzcie, o, widzicie jacuzzi, no, normalnie tak, nie wiem, w Szwecji albo gdzieś można zjechać, a potem od razu iść do jacuzzi. Tak, dobra, to jest, trzeba zrzucić wszystkie kleszcze, wszystkie niedoskonałości Yeti, żeby wygrać, to jest dosyć logiczne, prawda? Nie można klikać, nie można lizać takiej pałki w zimę, bo inaczej się język przyklei, logiczne, tak, to jest, tak samo działa to z lodem, powiedzmy. Fuck no. Nie wiem, ja wszystkimi czterema palcami to robiłem, pięcioma. W ostatniej sekundzie, widzieliście, w ostatniej sekundzie, dokładnie. Dobra, znowu trzeba unikać. Dobra. Za późno, znaczy za wcześnie nacisnąłem. Ale 900 punktów, dobra jest. Pa!
Dobrze, dobrze. Gra jest taka w sumie, no jak jedynka, tylko że mam więcej trochę leveli, no kurde, no w sumie niczym się nie różni tak naprawdę. Tylko tym, że mamy 5 stacji, czy tam 6. I tym, że jest po prostu więcej gier, dlatego ta gra teraz zasługuje na o wiele więcej punktów niż, nie wiem kiedy, ile wcześniej dałem. Dałem 8 chyba, czy 7, czy 6, czy 5, nie wiem. Czy 9 może dałem, nie wiem. O, tutaj przegram. No nie wiem, to nie działa. Mi to po prostu nie działa. Nie wiem, jak to robić. Według mnie tak ma sens, ale jak widać, dla gry sensu to nie ma, po prostu zwyczajnie. No dobra, w sumie nie będę was więcej zanudzał. Wiecie, jaka to jest gra? Macie link w opisie, macie 9 punktów ode mnie dla tej gry, bo się trochę tnie, ale tnie się nieważne, czy ja nagrywam, czy ja nie nagrywam, to się i tak tnie. To nie jest zbytnio fajne, chociaż mam wszystkie programy wyłączone w tle, mam wszystko powyłączane tak jak normalnie, inne gry mi się nie tną, tylko ta gra mi się tnie, więc za to jest jeden minus i to jest bardzo niefajne według mnie. Nie wiem, może musiałem zupdate'ować grę, nie mam pojęcia, ale mi się tnie po prostu. Dobra, ja się z wami żegnam, na razie, cześć, pa i widzimy się w następnym odcinku. Polubcie po mnie na Facebooku, zaobserwujcie na Google+. Tak, dziękuję, dobra, cześć, pa, psz.